zawierać podsumowanie tej naszej interpretacji badania i powinniśmy się też odnieść do dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta, a przede wszystkim do celu badania, który sformułował lekarz kierujący na skierowanie. Dziękuję bardzo. Bardzo pięknie dziękuję za niezwykle dydaktyczne przedstawienie tego problemu. Ja czasem mam wrażenie, że, czy miałem wrażenie teraz, że twój wykład powinien być obowiązkowy dla każdego, kto próbuje siadać przy aparacie do oceny Holtera. Czy nie powinien naciskać włącz, zanim nie wysłucha tego, co powiedziałaś, bo to wydaje mi się być niezwykle ważne. Ten temat być może powinien brzmieć nie tyle zasady interpretacji zapisów, co zasady porządnej interpretacji, a przecież staranność w medycynie jest niezwykle ważna.